Siema widzowie, witajcie w trzecim odcinku na naszej pięknej tratwie razem z Admirosem. Siema Admiros. Siema. I piękną masz głowę, Admiros. A nie dalej wiem, mam tą głowę. Tak, masz. No, tą co polowałeś. A nie, mogłeś mieć, tak? Bo to jest, dobra, to jest trofeum tego, co ostatnio udało nam się pokonać. I zobaczcie widzowie, jest dużo skrzynek z przedmiotami, proszę bardzo. Wszystko ile wypełnione. Skrzynków? No, wow. jest wypełnione, jest wszystko przygotowane do budowy naszego pięknego domu. Admiros, czy masz młotek drewniany? Mam. O, okej, okay. Myślałem, że nie masz. I mogę ci powiedzieć, w jaki sposób się usuwa ściany, jeżeli byś chciał. Weź sobie tą siekierkę, tutaj. Prawym? Nie, siekierkę musisz. Kamienną nie siekierkę. Nie mam siekierki. Wyrzuciłem ci, spokojnie, masz tutaj, o. Dziękuję. I podchodzisz do tej siekierki i usuwasz tą ścianę. I mniej więcej tak to wygląda. O, właśnie w ten sposób. Dobra. Więc Admiros, okay, Admiros, słuchaj, weź sobie z tych skrzynek, które masz tutaj. Tu masz cztery skrzynki z drewnem, tu. Mhm. Masz 3-4 skrzyneczki z drewnem. Czekaj, zobaczę tylko. A nie, tu jest tylko i wyłącznie drewno potrzebne. I plan jest prosty, budujemy dom. Tak, chatę. Dobra. No, możesz cały ekwipunek zawalić sobie tymi skrzynkami, znaczy tym drewnem, nie skrzynkami. I widzowie, oczywiście, jeżeli seria wam się z Rafta podoba, to zostawcie lajka pod tym, bo nam się gra bardzo fajnie. Przynajmniej mam nadzieję, że Admirosowi też się gra dobrze. Tak, gra się bardzo fajnie. No i troszeczkę chcieliśmy też przyspieszyć cały ten progres, żeby wiadomo, nie pokazywać, jak przez godzinę łapiemy surowce, bo chyba to już, chyba coś takiego już było i nie ma sensu tego pokazywać po raz kolejny. Czy masz, Admiros, jakiś pomysł na ten dom? Czy... Wiesz co, potrzebuję plastiku. Plastik masz tutaj, w tym miejscu. Przepraszam, tu masz, tu. O, na tej skrzynce to teraz stanę. Już mam jakieś części, mogę budować. Dobra, to buduj sobie, ja się nauczę paru rzeczy. Nie wiem, czy ty też nauczyłeś się? Tak, też prawa się uczy. Góra? Okej, okay, no i super. Bo musimy na przykład zrobić większą skrzynkę, bo to co mamy, to jest nieporozumienie. To jest jakieś... to jest chaos. No, to jest chaos. O, mokra cegła, piasek i glina. Ty, Admiros, a ty chyba zdobywałeś piasek, z tego co pamiętam. No tyle co nic, wiesz. Piasek i glina, idealnie zdobyłeś, żeby to zrobić. Tak? O. No. Ty, rekin atakuje, wynocha. Właśnie, i jeszcze jedną rzecz, że jak będziesz budował, masz włócznie? Rekin nie żyje. Jak to, zabijesz rekina? Lecę do niego. Tak. Podnoszę go. Dobra, kurde, Admiros wszedł i od razu zabił rekina, także no, musiałbyś po prostu na wykończeniu. Zostawcie oczywiście lajka dla Admirosa i wbijajcie na jego kanał, gdzie się pojawiają też super filmy. Link jest standardowo w opisie i jeżeli szukacie tanich gierek, no to Kinguin, Kot Flotar, 5%, wszystko taniej. Co z tego rekina poleciało? Wiesz co, jest problem. Aha. Mały problem, ale ja już to rozwiązuję, poczekaj. Oho, dobra, bo oddalasz się, nie? Jak coś, więc... Wiem, że się oddalam. Co mi się nie podoba, że zamiast... Ty, ja ciebie już zgubiłem, Admiros. A, dobra, wiesz co, bo... była głowa z reki... Flotar? Co? Gdzie jesteś? No tu. Admiros, chodź tu. Widzę, nie, jak daleko. Dobra, czekaj. Ej, woda mi się kończy, nie, no, to już koniec jest. Nie, ja płynę w twoją stronę. Ja, a, dobra, widzę. Dobra. Płynę, nie, mam wiosło. Nie, bo na wyczerpaniu wody, bo kubek robię. Ej, była głowa z tego rekina i no nie zdobyłem jej. A, może mieć pełny ekwipunek. Aha, no, a miałbym głowę rekina, mógłbym cię straszyć, że rekin płynie. A właśnie, przez jakiś czas będziemy mieli jakby spokój z rekinem, z tego co wiem. Więc tak to działa. Dobra, mamy mokrą cegłę i mokrą cegłę, z tego co pamiętam, się kładzie... I ona później się zamieni w suchą cegłę. Tak chyba to działało. Więc musimy teraz, jak będą jakieś wyspy, to będziemy wyskakiwali już z, no właśnie, z naszej tratwy i będziemy musieli zbierać surowce tak, jak ty to ostatnio zrobiłeś. A ja kompletnie o tym nie pomyślałem, więc brawo, Admiros, dla ciebie, bo w sumie dzięki tobie to możemy teraz... Jestem mądry. No, jesteś po prostu mądry, no co mogę powiedzieć. Czekaj, ja potrzebuję jedzenia, na pewno potrzebujesz. Prosty kubek, stwórz. Masz jedzenie. Potrzebuję... Wody? No, już ci zacznę przepalać. Spokojnie. O, dobra. Była tam woda. I tu masz skrzynkę z jedzeniem, gdybyś chciał. Na przykład tu są, o, 2 arbuzy. A zjem sobie arbuza. Czemu nie? Arbuz też daje wodę, ciekawe. No. Właśnie dlatego zjadłem 2 całe arbuzy i nie podzieliłem się z tobą. Potrafisz... cytat motywacyjny. Właśnie, i tu są jeszcze skrzyneczki, Admiros. Gdybyś... zadanie dla was. Napiszcie w komentarzu cytat motywacyjny, a przykleimy go na ścianę. Ej, dokładnie. Jakiś fajny cytat motywacyjny, który sobie tutaj damy. Chociaż nie wiem, czy to nie jest jakby uprzednio przygotowane przez twórców. A, w sumie? No, że nie będziesz tego mógł edytować. Nie, no. Flaga piracka.
Ja patrzę, stos książek. Nie, no fajne rzeczy można tutaj tworzyć. Ty w ogóle powinieneś budować dom, Admiros, nie wiem, czy wiesz. Wiem, potrzebuję gwoździ, żeby zrobić cytat motywacyjny. Aha, dobra. To może najpierw ścianami się zajmij, a ja zajmę się gwoździami, bo ja wiem, jak zrobić gwoździe. Dobra, dobra. A może powiększę najpierw naszą tratwę, co ty na to? Wiesz co, miałem ci właśnie powiedzieć, że jak będziesz budował dom, to nie rób tego domu przy samej krawędzi. Tylko tak, musi być tak. jeden odstępu, żeby jak rekin zaatakuje, to on nie zniszczy nam od razu ścian. O, to jest jakby... Powiększam ją o jeden ten. Rób co chcesz. Masz surowce, Admiros, możesz się bawić. Jest. Ja jestem słaby w budowaniu domu. Zawsze to ty budowałeś. Dasz radę. Powiem tak. Wierzę, tak? że... No, dasz radę. Na pewno damy radę. No. Już to widzę. Metalowa wędka, metalowa siekiera, wyrzucony hak, duży skrawek ziemi. Kurde, dużo rzeczy można się już nauczyć. Dobra, biorę Giga to dużo. Wszystko. No, układ scalony. O kurde. Dobra, jest sucha cegła i mamy wysepkę, więc ja teraz muszę zrobić łopatę i spróbuję... Tak, wędki nie potrzebujemy. Haki, siekiery. Ty sobie tam, wiesz, rób co chcesz. I łóżko potrzebujemy. Dobra. Właśnie, Admiros. Bo jak ktoś z nas umrze, to będzie problem. I wtedy zanosimy ciało i wtedy tą osobę można zrespić tutaj w łóżku. Okej. No, więc to się przyda. Takie ściany postawił. No ja stawiałem ostatnio te ściany. Gdzie mogę łóżko? Dobra, tutaj Admiros stawiam łóżko. Postaw łóżko, ja się tym zajmę. Dobra. Ja obuduję ładnie. Obuduj to. Ja się uczę budować jeszcze. Pod prawym tam możesz wybierać mnóstwo rzeczy, nie? Jakieś małe płotki, schody i tak dalej. Fajne ściany. No, więc rób co tam chcesz. Tylko ja bym chciał jakieś łopatę albo coś takiego. Wiem, że było. Stół badawczy, skrzynka, sieć. Prosty kubek, prosty ruszt. Można na nim przygotować posiłek, jako podpałki użyj desek. Prosty filtr. No to strach na wróble, odciąga mewy od poprawianej przez ciebie ziemi. Właśnie, musimy też mieć miejsce na ten... mieć miejsce na farmę, Admiros. Także to też o tym trzeba będzie pomyśleć. Na farmę mówisz, tak? No. Dobra, to już się tym zajmuję. Okej. Okay, ja się skupiam teraz, mało mówię, bo buduję. Jasne. Hak. Kurde. Ja haka nie mam przygotowanego lepszego. Dobra, rekin przyszedł. Siema, rekin. Jest rekin? Ruda metal. Rekin mnie atakuje! Admiros, umieram! No wiem, że rekin. Dobra, ja bym zrobił po pierwsze... tak, hak lepszy potrzebuję i potrzebujemy... Kurde, gdzie to jest? Pusty filtr... nie widzę tego. O, zarzucanej kotwicy. Dobra, zarzucana kotwica. Chociaż się zablokowaliśmy teraz o wyspę, więc nie potrzebujemy tej kotwicy teoretycznie. Dobra, ty sobie buduj. Ja zamiast budować dom, to... Co robisz? Nieważne. Okay, no jakby... Ja nie patrzę nawet, co robisz, o. Powiększam tratwę, mamy już strefę ogródkową, jak coś. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze powiększenie tratwy. Dobra. Ja nie będę nawet na to spoglądał, żeby... No, nie ma na co spoglądać. Ja jestem kiepski w budowaniu. Jesteś dobry w budowaniu. Jesteś najlepszy w budowaniu. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Jestem najlepszy w budowaniu. No. Lecimy. Lecimy. O. Pyk. Dobra, ja idę pod wodę surowce pozbierać, bo tutaj jest tego w sumie dość dużo. Jakaś glina, metal. O, rekin! I rekin też jest. Jest i rekin. Gdzie on jest? Niestety. Ty, no znowu mnie dziabnął. Ja myślałem, że rekin jak jest na powierzchni, znaczy przy powierzchni jesteśmy, to nic nam nie może zrobić. No niestety, może. No, okazuje się, że... No, to jest. O, ananas. Weźmiemy ananas. O kurde, ale ta tratwa jest duża już. No, powiększyłem. Ty okno nawet robisz. Ja myślałem, że ty to, szczerze, spodziewałem się, Admiros, że ty to zrobisz totalnie na odpierdziel i nie, zbudujesz no taki kwadrat zwykły. A tu staram się, żeby to, wiesz, jakoś miało ręce i nogi, no, tak? Tylko nie wiem, czy ma być duże, czy wiesz. Dobra, zrobimy piętrowe. Będzie nieduże, ale będzie piętrowe, okej? Okay? No może, jasne. O, rekin, odejdź. To jest... Szkoda, że nie mamy przynęty na rekina, bo to by też się przydało. A jak będziesz miał gwoździe, to powiedz, bo już chciałbym tutaj wprowadzić pewnego gwoździe rodzaju. Robisz z... są w skrzyni gwoździe, taka ciekawostka. Okej, sprawdzam. Gwoździe robisz z czego robisz gwoździe? To jest też taka podstawowa rzecz. Z odpadków. Tak, z odpadków, metalu. No. I jest na skrzynka pewno. Z odpadkami. I powinny być też być gwoździe gdzieś. Tu masz odpadki, patrz. Tu. W tej skrzyni. Dobra, sprawdzam po kolei. Dobra. Możesz sobie otworzyć i... Dobra, weźmy sobie gwoździe. Jest dużo zakładek, ja już wiesz, trochę... No, jest przytłaczające tutaj to. Tak, dobra, tworzę gwoździe, pyk. O, dobra, natworzyłem dużo, a to już jak tu jestem, to stworzę przy okazji... Ty, ile tego tu jest fajnych itemów, odpadki, jakieś, skały,
metal, glina, wszystko po prostu. Tylko, że ten rekin mi się nie podoba, bo on co chwilę mnie podgryza. Więc trzeba by było też zrobić no, tą przynętę na ten, na rekina. A na razie chyba jej nie możemy zrobić. Wyskoczę szybko. Aha, to jest ten cytat motywacyjny. Aha. Pokaż. Cytat motywacyjny. Raft, sweet raft. Naprawdę? Ale naprawdę, syf. Ale jest jeszcze jeden. Jakby zrobiłem o. dwa, czekaj. Przywieszę drugi. Może ten drugi będzie lepszy. A gdzie drugie łóżko postawisz? Może gdzieś obok jakoś? Znaczy, no można obok gdzieś postawić. Na tym się nie, przyznam szczerze, nad tym się nie zastanawiałem, bo no jakby ja zbieram surowce pod tym, pod wodą. Dobra, to moje łóżko będzie obok. Okej, okay, dobra. Good dobra. Things come to those who float. Mądre cytaty raftowe. No, a piękne. Drugi raz już mnie ugryzł rekin, ale ja powiem ci, że się nie daje. Nie, mogę no ten... zrobić schody? Możesz, tak, są schody normalnie. Odpadki... Piasek, ale będziemy mieli tych z glinczy, jak to się tam nazywa. Nie, suchych cegieł. Dobra, Admiros, możemy chyba stąd zwijać powoli? Czekaj, zobaczę, ile mamy rzeczy. Mokra cegła. Dobra, zrobię tego 4. I za chwilę mogę ci pomóc z budową domku, jeżeli byś potrzebował. Dobra, glon morski. Ej, topię się. Nie top się. Utopiłem się, Admiros. No, jak? Nieprzytomny, czekam na ratunek. Yeah! Admiros, ratuj, utopiłem się. Jestem po drugiej stronie wyspy. Aha. Dobra, ja mam tak mało wody, że... Możesz ten... Aha, mam mnie jeszcze mniej. Dobra. Pomocy. Umieram. Jesteś w stanie przeżyć? Nie no, no, ja leżę sobie po prostu teraz. I nic chyba się takiego złego nie ten, nie... A szkoda, że tych arbuzów nie zostawiłeś, bo nie mam nic wody, a nie mam przetopionej wody. Nie ma tam w kubku wody? Powinno Dobra, być. Dobra, mogę pójść umierający i przynieść cię umierający. No, ja leżę po tym, po drugiej stronie wyspy. Widzę twójnik, już idę. Dobra. Mam jestem na wyczerpaniu wody, więc jest szansa, że... Wystarczy, że się podniosę, tak? Nie, musisz mi przenieść jeszcze do łóżka właśnie. Aha. No, więc... Dobra. O, jest chyba mnie niesiesz. Tak, niosę cię ostatkiem sił. Bohater, po prostu no. Bohater. Dobrze, musisz mnie uratować, Admiros, bo się topię. Już, niosę, niosę. Ja widzę... Ops. Czekaj. Znajdź łóżko. Oj, sorry, rzuciłem cię. No właśnie widzę. Opuściłem cię po prostu. Nie no, dzięki, teraz mnie głowa jeszcze napierdziela. Rekin jeszcze nas zjada, zostaw to. Dobra, kit z tym Dobra, rekinem, proszę. O jest. Mieściłem cię do spania. Wciśnij dowolny przycisk, aby się obudzić. O, siema. Ej, nie jestem już głodny. Więc jest spoko. Nice. No. Dobra, to ja idę też umrzeć, okej? Okay? Nie, a masz tutaj wodę, Admiros, gdybyś potrzebował. Tak? No, wystarczy, że kubek użyjesz. A to miałem jednak, dobra. No. Strachu nie wiedziałem, czy mam. Dobra, ja kotwicę... Czekaj, gdzie jest kotwica? Usuń. Dobra, usuwam i niech tratwa zaczyna sobie płynąć. I tak, potrzebujemy, kurde, mamy za mało suchych cegieł, czyli jeszcze będę musiał tak czy siak... Czekaj, zanurkuję szybko. Mhm. Szybko. Kamień. Dobrze jest. Ej, dobra, jednak wiesz co, nie nurkuję, bo ten rekin, ja jestem na wykończeniu, a ten rekin cały czas mnie atakuje tutaj, więc odpuszczam po prostu na razie z nim walkę. No, ten rekin to jest jakiś wariat. No, i musimy niestety ominąć tą wyspę ręcznie. Myślałem, że jakby tratwa sama się ogarnie. Aha. Czekaj, czy my się w ogóle ruszamy teraz? Nie, my stoimy w miejscu. Bo ja używam wiosła i powinniśmy... A nie, jest, przepływamy. Tak? No okay. Zobacz. Nie wiem, czy widzisz? Tak, już przepłynęliśmy. Tak, teraz płyniemy. No. Potrzebujesz pomocy z tym, z domkiem? Wiesz co, na razie nie, szukam na razie podpór. Podpór. Drewniany filar, o, podpory. Dobra. Bo będziemy mieli obserwatorium. O kurde, obserwatorium, no. Dobra. Brzmi fajnie, prawda? No, to brzmi naprawdę fajnie. Projekt antena, dobra, ja zobaczę, bo mamy... I tam umieścimy antenę, o, wysoko. O. To dobra, jest pomysł, odbiera tak. Pobliskie sygnały radiowe. A to się klikało tutaj? Zbadano. I nie tutaj? Wiem. Zbadano? Okej, okay, nie, bo mamy te dwa schematy, tylko nie pamiętam, co się z tymi schematami robiło. Antena używana razem z odbiornikiem. Czy to się jakoś specjalnie tworzyło? Kamienna ściana, przynęta na rekiny. W sumie przynętę na rekiny też można by było zrobić. Wędkę jakąś lepszą, proste piec do wytwarzania. No właśnie problem jest taki, Admiros, że nie stworzymy dzisiaj pieca do wytwarzania, bo ja mam już metal i fajnie by było zacząć ten metal tworzyć, ale jednocześnie no nie ma po prostu gdzie. Ty, ładnie wygląda ten domek. No staram się jak mogę, wiesz? O, ale potwory! Filarów chyba za dużo postawiłem, ale nie wiem, ile się stawia.
Więc zobaczymy, zobaczymy. Tak, na pewno będzie pięterko. A można tu w ogóle coś takiego postawić? Jak trójkątna drewniana podłoga. A jest, podłogę to się stawia teraz. Podłoga podniesiona. A, i można na przykład zrobić podłogę taką podniesioną. Fajne, 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 fajne. Nie sądziłem, że aż tak takie ładne rzeczy wybudujesz, tak szczerze. Myślałem, to wiesz, że to będzie gorzej wyglądało. Szybko, robię to szybko, bo no na wiem. Odcinku. No, więc dodatkowe brawa dla ciebie, że udało ci się tak szybko to ogarnąć. Dobra, kamień. Ja zobaczę, czy mogę coś jeszcze ciekawego tutaj zrobić. Wyposażenie albo zobaczę, co jeszcze można tutaj... Hamak. Pozwala ci spać w nocy oraz przywracać do zdrowia nieprzytomnych przyjaciół. Ponownie odradzając się w hamaku, odzyskasz jeszcze więcej zdrowia niż w łóżku. To by było spoko, tylko że potrzebujemy pióra ptaka. A żeby zrobić pióro ptaka, no to musimy zabić ptaka. A ten ptak latający, ten taki? Właśnie nie wiem, czy to ten duży, czy takie mewy, które latają nad nami cały czas. Jak spojrzysz do góry, bo one cały czas tam są. Wyrzutnia sieci. Wyceluj w zwierzę, by je złapać. Zrażacz. Automatycznie podlewa rośliny. Kanister z siecią. Używany z wyrzutni sieci. Ptasie gniazdo. No jest tutaj mnóstwo rzeczy, tylko problem jest taki, że na razie nie możemy tego zrobić. Chociaż wiesz co, ja chyba zrobię Admiros farmę. No dobra. No. W sensie, jak coś, to miejsce na farmę jest tu. Tutaj. Dobra. Ja tylko chcę to jeszcze troszeczkę powiększyć, tylko daj mi sekundę. Może buraki na przykład zasadzę? Dokąd jakby, w tym sensie, możesz zrobić taki, powiedzmy, prowizoryczny dom, a ja już bym to dokończył, jeżeli nie będzie problemu. Okej, dobra, dobra. Tak, tylko szkielet taki, żebym wiedział, jak mniej więcej mam to zrobić i ja już to dokończę po prostu między odcinkami, ale naprawdę Admiros to wygląda dobrze. Bardzo dobrze. No dobra, tylko tu jeszcze dach jest jakiś taki, ale nie wiem, jak zrobić przez środek. Okej. No, czyli dach, ale... a tutaj w tym miejscu, co ma być? W tym miejscu, no takie po prostu przejście, tak? Aha, czyli jakiś to jest stolik, przejście... coś tam tutaj... Tak, ale tu ma być dach po prostu, czy tu ma być jeszcze jedno piętro? Wiesz co, ja myślałem nad jakimś piętrem, ale nie wiem, czy to tak da radę ogarnąć, więc prawdopodobnie jeszcze jakieś schody może, albo coś, albo po prostu dach. Okej. Chyba nie potrzebujemy jakoś więcej przestrzeni, chyba że... Znaczy, no jakieś na piece stół by się mogło przestawić, no dobra, żeby, wiesz, to zawalimy to miejsce. To bym rozbudował bardziej w tamtą stronę, jak patrzę. Aha. I te ściany bym zrobił na zasadzie przejścia do innego pomieszczenia, które byłoby... To bym powiększył, a tam bym dał pomieszczenie z piecami na przykład. Bo tutaj można drzwi też zrobić, nie? Nie musi być tak, wiesz, no tak, ja chciałbym drzwi, tylko wiesz, to jest jakby prowizorycznie. No, to jest na razie taki szkielet. No. Ale jak na to, co udało ci się tutaj zrobić, to Admiros, ja jestem naprawdę zadowolony i postaram się to dokończyć. Jeżeli coś ci nie będzie pasowało, to po prostu... Nie, no to dokończysz wedle uznania po prostu. Okej, dobra, to niech będzie w ten sposób.